I'm better sleeping on my own. Cause if you think, you think that I'm still holding on. 20 21. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zanim byli sławni. Pod innymi filmami pisaliście, że chcecie zobaczyć Eda Sheerana, więc to o nim będzie dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Zanim Ed Sheeran rozpoczął karierę muzyczną, zanim jego dziewczyna zdradziła go z członkiem zespołu One Direction, zanim wystąpił w Grze o Tron. Edward Christopher Sheeran urodził się 17 lutego 1991 roku w Hebdenbridge w Anglii jako drugi syn swoich rodziców. Jego ojciec jest kustoszem artystycznym i wykładowcą, a matka projektantką mody. Jego rodzice prowadzili też własną firmę zajmującą się doradztwem artystycznym. W młodym wieku Ed z rodziną przeprowadzili się do Framlingham. Kiedy Ed miał 4 lata, zaczął śpiewać w chórze kościelnym. Jako dziecko chciał zostać konduktorem. Ed lubił słuchać Eryka Claptona i Boba Dylana oraz w młodym wieku nauczył się grać na gitarze. W dzieciństwie ojciec zabierał go na koncerty, które zainspirowały go do tworzenia muzyki i Ed już w liceum zaczął pisać swoje pierwsze teksty. Myślał wtedy, że albo zostanie muzykiem, albo będzie pracował w supermarkecie. W szkole Ed nigdy nie miał wielu przyjaciół i jak sam mówi, był dziwny, jednak nie przeszkodziło mu to w nawiązaniu przyjaźni z innym brytyjskim wykonawcą znanym jako Passenger, kiedy miał 15 lat. W 2005 roku nagrywał swoje pierwsze utwory, a 3 lata później przeniósł się do Londynu, żeby dalej rozwijać swoją karierę muzyczną. W tamtym czasie wydał też 3 epki, a w 2009 roku zagrał aż 312 koncertów oraz wypuścił kolejny mini-album i rozpoczął studia muzyczne. Kiedy miał 19 lat, zdecydował się na wyjazd do Los Angeles, żeby spróbować tam swoich sił jako muzyk. Ed poszedł tam do radia, żeby zaprezentować swoją twórczość. Jego muzyka spodobała się prowadzącemu program radiowy, Jamie'emu Foxowi, który pozwolił bezdomnemu wtedy Edowi nocować u siebie na kanapie oraz udostępnił mu studio nagraniowe. W 2010 roku nagrał kolejne 3 epki, a rok później wydał swój 8 mini-album, dzięki któremu zdobył uwagę szerszej publiczności. 3 miesiące później podpisał kontrakt z wytwórnią Asylum Records pod szyldem, której ukazały się jego kolejne 3 epki. Przez jakiś czas spotykał się również z brytyjską piosenkarką Niną Nesbitt. W czerwcu 2011 roku wydał swój pierwszy singiel, The A-Team, który zadebiutował na 3. miejscu brytyjskiej listy przebojów. They say she's in the class 18. No a resztę historii już znacie, bo to jest Zanim byli sławni. Shoutout dzisiejszego odcinka idzie do Madeka. Dzięki stary za pozdrowienia, suba i dzwoneczek. I pozdrowienia dla ciebie!